Siedzę sobie i pędzę. Ekspresem. Tylko ekspres pędzi. Pewnie, że mam zasięg. Nawet w pędzie. Oczywiście, że idea. Coraz większy zasięg. Bardzo zadowolony. A skąd ty? Z Nowego Jorku? I ty się pytasz o zasięg. Idea. Stale zwiększający się zasięg i koncesja na GSM. Bezpłatna aktywacja w punktach sprzedaży. Przyjdź do salonu, otrzymasz więcej. Idea. 1000 miejsc. Jedna idea. Dzięki Arko zawsze masz olśniewająco piękną skórę. Dzięki Arko masz też szansę wygrać jeden z trzech samochodów Peugeot 206, jedną z 50 pralek lub 50 lodówek firmy Beko. Wytnij z opakowań i wyślij do nas dwa kody kreskowe. I pamiętaj, z mydełkiem Arko wygrać warto. Arko, olśniewająco piękna skóra. 13 Wojownik. Antonio Banderas i Omar Sharif w najbardziej widowiskowym filmie od czasu Braveheart. 13 Wojownik. Film Michaela Crichtona, autora Jurassic Park i Johna McTiernana, reżysera Szklanej Pułapki. 13 Wojownik. Zapraszamy do kin. Tajne laboratorium produkujące rakiety najnowszej generacji zostaje opanowane przez terrorystów. Stróże prawa rozpoczynają misję, w której stawką jest życie milionów ludzi. W ślepym zaułku. W piątek 12 listopada o 20:35. To czas na kino akcji. Aktorska wersja bardzo popularnego serialu animowanego. Cztery małe żółwie poddane promieniowaniu wyrastają na olbrzymich rozmiarów mutanty. W starciach z przestępcami są nieocenioną bronią. Wojownicze żółwie ninja. Wschodnie sztuki walki to ich specjalność. Przekonaj się w niedzielę 14 listopada o 12:30. Tylko w Polsacie. Wspaniały program redagowany także przez naszych widzów. Macie co chcecie. Nieprawdopodobne sceny i masa emocji. Macie co chcecie. To nie wszystko. Zbliża się wyjątkowy Sylwester 2000. Czy chcecie go spędzić w luksusowym hotelu z basenem przy 30-stopniowym upale? A więc macie co chcecie. Nie zmarnujcie szansy i weźcie udział w konkursie. Do wygrania 3 dwuosobowe sylwestrowe wycieczki nad Morze Czerwone. Oprócz wycieczek, zwycięzcy naszego konkursu otrzymają po $1000 kieszonkowego oraz roczny zapas przypraw kucharka dla całej rodziny. Zadzwoń 0776 890 i odpowiedz na pytanie. Jak nazywa się jeden z prowadzących program Macie co chcecie? Janusz Rewiński, Jan Kobuszewski, Wiktor Zborowski. Może Sylwester 2000 będzie najpiękniejszym przeżyciem twojego życia? Przypominamy, tylko w Polsacie. Macie co chcecie. Fajny program, doktorku. Nie. Romuald Czystaw.